Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy pierwsze po wyborach polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Ja witam Państwa ze Spałek, gdzie odbywa się nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej. Wczoraj gościł u klubowiczów prezes Jarosław Kaczyński. Odbyła się tak zwana rozszczera rozmowa przyjaciół. Nie wszystko było transmitowane. Większość można obejrzeć na antenie telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Pan minister Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam z Podlasia. I pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam serdecznie z przeciwległego do Podlasia krańca Polski, z Lubuskiego. Szanowni panowie, no wczoraj, znaczy przedwczoraj wybrzmiały w nocy, ale wczoraj były echa tego w Polsce słów prezydenta Stanów Joe Bidena, no, który przypomniał także nam, Polakom, że Polska jest krajem zagrożonym przez wojnę, przez wschodniego sąsiada. Wymienił również takie kraje jak kraje bałtyckie jako kraje bezpośrednio zagrożone. Pan poseł Marek Ast, pana zdaniem to był to przypadek? Pan prezydent Joe Biden tak sobie po prostu powiedział, czy chciał jednak coś ważnego powiedzieć również nam, Polakom? No myślę, że pan prezydent stwierdził fakt, o którym wiemy, dlatego też od tych już paru lat bardzo mocno stawiamy na obronność. No mamy w tej chwili rekordowy budżet, 137 miliardów złotych na między innymi modernizację polskiej armii. No dążymy do tego, aby jednak nasze siły obronne i polskie wojsko osiągnęło takie zdolności, no, które będą stawiały nas jako liderów w Europie. No bo bronimy wschodniej granicy Unii Europejskiej, inaczej być nie może. A te zagrożenia, o których wspomniał pan prezydent Biden, no są powszechnie znane, bo z jednej strony mamy wojnę toczącą się za naszą granicą i oczywiście tutaj dzisiaj nikt nie podważa, że Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, państw bałtyckich, ale również w ogóle dla pokoju w Europie i w świecie. No, z drugiej strony jest oczywiście inny punkt zapalny, też bardzo istotny, czyli Bliski Wschód, czyli też wojna w Izraelu. No, to wszystko po prostu pokazuje, że na poważnie powinniśmy traktować nasze zobowiązania sojusznicze jako członka NATO i tak je traktujemy. Pan poseł Paweł Krutul, panie pośle, no bo tych punktów zapalnych, czy na razie potencjalnych, ale jest niestety dużo więcej. Wielu analityków mówi o tym, że ta trzecia wojna światowa, to ona się już zaczęła. Jak pan do tego podchodzi, bo no, tutaj tych punktów zapalnych jest bardzo dużo, no włącznie z tą masową migracją w Europie. Należy się wsłuchiwać w głos prezydenta mocarstwa militarnego, największego na świecie. Jeżeli takie słowa padają, to znaczy, że ma powody, żeby tak twierdzić. Polska jest dość nieszczęśliwie położonym krajem w Europie, bo mamy Białoruś, mamy teraz wojnę w Ukrainie, mamy przesmyk suwalski, mamy Morze Bałtyckie, flota bałtycka Federacji Rosyjskiej zachowuje się dziwnie na tym akwenie. Przerwane są instalacje na dnie morza. Również więcej jest patroli myśliwców, również jeżeli chodzi o NATO, bo nie wiadomo, co się wydarzy. To jest taki czas, w którym Putin musi też jakoś zareagować, żeby również sprzedawać swoją wielkość we własnym kraju, bo
bo potrzebuje jakiegoś zwycięstwa, a przez wojnę w Ukrainie, no ta jego, to jest jego ewidentna porażka, dlatego musimy jak najbardziej tutaj jako sojusznik natowski, jako wschodnia flanka sojuszu być na uwadze i lobbować za tym, żeby również, czy w województwie podlaskim również stacjonowało wojsko natowskie. Ja nie mówię, żeby to było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ale nawet kilkaset żołnierzy z różnych armii natowskich, żeby na tej granicy również się znajdowało, bo nie wiadomo, co przyjdzie do głowy Putinowi, nie wiadomo, co każe zrobić Łukaszence. Mamy równolegle, toczą się manewry po stronie białoruskiej. Mam nadzieję, że już nie dojdzie do tego, żeby śmigłowce białoruskie latały nad Białowieżą w województwie podlaskim. Mam nadzieję, że zostały wyciągnięte tutaj konsekwencje. I no musimy naprawdę jako sojusznikami bacznie się temu przyglądać i być przygotowani na wszelakie ewentualności. To jak pan odebrał słowa byłego ministra obrony, ale typowanego teraz do powrotu na to stanowisko pana Tomasza Siemoniaka, że polska armia ma liczyć 150 tysięcy żołnierzy, to znaczy, że trzeba zwalniać już zaraz, bo w tej chwili jest 180. Nie wydaje mi się, żeby to był właściwy kierunek, żeby armia liczyła 150 tysięcy przy takich zagrożeniach, jakie mamy. Nie wiem, ile powinna liczyć. Tu powinni się wypowiadać wojskowi, doświadczeni wojskowi i całe NATO. Ile my potrzebujemy wojska na wschodniej flance NATO i taka liczba powinna być na terenie naszego kraju. NATO się nie wypowie, bo to jest zadanie własne każdego kraju członkowskiego. Ja się pytam pana, panie pośle, bo pan jest wciąż jeszcze członkiem Komisji Obrony Sejmowej. Bo to jest to, co powiedział Tomasz Siemoniak, no brzmi jako bardzo niebezpieczna dla bezpieczeństwa Polski zapowiedź. Ja uważam, że powinniśmy wzmacniać naszą armię i również liczebnie powinniśmy jeszcze ją wzmacniać. Tyle na chwilę obecną, ile mamy i uposażenie, na jakim poziomie ono jest, jest niewystarczające. Powinniśmy jeszcze więcej pozyskiwać tego sprzętu, nawet ten, który został zamówiony, to on będzie do nas, że tak powiem, na nasz teren przez lata przychodził. Także tak samo na akwenie Morza Bałtyckiego powinniśmy mieć okręty podwodne, a w zasadzie nie mamy okrętów podwodnych do ochrony instalacji czy jakichkolwiek zagrożeń. Także w tym kierunku też musimy pójść, żeby jak najszybciej pozyskać okręty podwodne, a co też będzie trwało latami. Tego nie będzie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. To nie ma takiej możliwości. To wszystko prawda. Pan minister Piotr Cieplucha, jak odebrał te słowa ministra Siemoniaka, bo no to jest zapowiedź tak naprawdę powrotu do polityki resetu, tak jak się popatrzy na konsekwencje, no to włos się na głowie jeży. Tak, i do zwijania w rzeczywistości państwa polskiego i jego najważniejszego elementu, jakim jest armia, która stanowi gwarant naszego bezpieczeństwa. Myślę, że słusznie pan redaktor zwrócił uwagę na to, że mamy do czynienia z pewnym pełzającym konfliktem o skali już w zasadzie światowej. Na razie jeszcze no, nie możemy powiedzieć o wojnie światowej, ale te punkty zapalne są na całym... Analitycy bezpieczeństwa już używają takiej frazy, mówiąc, że to no, bo zawsze każda wojna światowa też można się kłócić co do momentu jej rozpoczęcia. Na przykład dla Rosjan druga wojna światowa rozpoczęła się dużo później niż dla Polaków. No właśnie, nie jest tak, że państwa nagle się umawiają i ogłaszają, że jest wojna światowa, tylko po prostu to są pewne fakty, które później historycy czy analitycy wojskowości biorą pod uwagę. No i mamy Daleki Wschód, czyli Tajwan, Japonia, Korea, Chiny. Mamy Kaukaz, mamy wreszcie Bliski Wschód, to co się dzisiaj dzieje w Izraelu, ale także i w innych państwach okolicznych. Mamy Afrykę, która jest takim miejscem, powiedzmy, no, konfliktów zastępczych, tak jak miały miejsce w czasach zimnej wojny. I wreszcie mamy Europę, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, że mamy dwa punkty zapalne na Bałkanach i niestety za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, gdzie cały czas przecież trwa wojna, regularna wojna rosyjsko-ukraińska i w obliczu tego typu zagrożeń, tego, że jesteśmy w zasadzie państwem, które jest niezwykle blisko właśnie takiego ogniska zapalnego, nie możemy sobie teraz pozwolić na zwijanie polskiej armii. Powinniśmy kontynuować zakupy, które zostały
rozpoczęte, powinniśmy w dalszym ciągu rozwijać gotowość bojową naszych żołnierzy, bo prawda jest taka, że bezpieczeństwo nie ma swojej ceny i nie ma swoich granic, nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że mam nadzieję, że tak będzie, że nie będziemy musieli wykorzystywać tych sił i zasobów, to one też będą procentowały na przyszłość. To jest tak, że trzeba pamiętać, że tego typu działania, one również w pewnym sensie napędzają gospodarkę i mają pozytywny wpływ na infrastrukturę i na wiele innych dziedzin naszego życia. Także ja uważam, że należy to kontynuować i słowa Tomasza Siemoniaka wskazują, że faktycznie mamy do czynienia z tym, że będzie kolejna próba resetu. Resetu również być może w relacjach polsko-rosyjskich, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Pan poseł Marek Ast, bo taka zmiana polityki no, stawiałaby Polskę w bardzo niekorzystnym świetle, podważałaby polską wiarygodność również właśnie wobec sojuszników z NATO, w tym Stany Zjednoczone, które no sporo tutaj zainwestowały również autorytetu i polityki. Także te kontrakty zbrojeniowe, które mają się odbywać na terenie Polski. No, ja sobie po prostu nie wyobrażam, to jest skala konsekwencji międzynarodowych może być niewyobrażalna. No zadziwiające słowa byłego ministra obrony. No jednak tutaj Tomasz Siemoniak bądź zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakich realiach żyjemy, jaka jest skala zagrożeń. Mam nadzieję, że to nie jest jakby linia oficjalna Koalicji Obywatelskiej, no bo po prostu no to oznacza osłabienie zdolności obronnych Polski, państwa polskiego. No, my cały czas podkreślaliśmy, że no, trzeba zwiększać liczebność armii, trzeba zwiększać też jakość naszego wyposażenia i uzbrojenia. Mówiliśmy o tym, że naprawdę będzie to kosztowało i zdajemy sobie sprawę z tego, że te 4% PKB to jest no, na tym etapie wydaje się, że wystarczająca kwota, aby polska armia no, miała te zdolności obronne na takim poziomie, że wspólnie z sojusznikami, przede wszystkim z Amerykanami jesteśmy w stanie odstraszyć przeciwnika, że Putinowi nie przyjdzie do głowy, aby po prostu tutaj próbować jakiejś operacji na naszej wschodniej granicy. No i oczywiście tutaj ja się cieszę, że jesteśmy absolutnie zgodni. Wydaje się, że po prostu bez względu na to, kto w Polsce będzie rządził, to sprawa obronności, sprawa zwiększania polskiego potencjału obronnego powinna być absolutnie ponad politycznymi podziałami. I no oczywiście o żadnym resecie relacji z Moskwą być nie może, ale no w polityce... Obawiam się, że niestety będzie taka rewizja. Pan poseł, właśnie chciałem do pana posła zmierzałem, panie pośle, bo takie przysunięcie się, uprzejmie rzecz formułując, przysunięcie się polskiej polityki, polskiego państwa do Niemiec, to jest bardzo zła wiadomość dla Ukrainy, z czego chyba tam sobie nie zdają sprawy. Krótko mówiąc, będzie rewizja również w tym zakresie, jeżeli ja dobrze odczytuję chęci, zamiary polityczne tej nowej ekipy. No bo też jest inny problem, bo przysunięcie się do Berlina oznacza odsunięcie się od Stanów Zjednoczonych. Świat się naprawdę zmienia, panie pośle. Jak pan to skomentuje? Ja uważam, że żadnego odsunięcia od Stanów Zjednoczonych nie będzie, a jeżeli chodzi o obronność, wszyscy podnieśliśmy dłonie za ustawą o obronie ojczyzny. I tam jest zapisane 300-tysięczna armia i łącznie z wojskami obrony terytorialnej. Co do zakupów można tutaj dywagować, czy takie, czy inne, ale musimy mieć silną armię i te zakupy muszą postępować. To jest jedna sprawa.
I w żadnym wypadku nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek rząd obecny, następny czy kolejny dalej odstępował od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Bo tak jak mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi, Polska jest dość nieszczęśliwie położona, także musi mieć sojusze, żeby Polki i Polacy czuli się bezpiecznie. Dlatego tak jak pan redaktor powiedział, Amerykanie dużo zainwestowali również w jednostki, które tutaj stacjonują. Są przyjęte coraz większe siły i infrastruktura pod nich też budowana. Także uważam, że zbliżenia militarnego w żadnym wypadku nie będzie z jakiejkolwiek zamiany. No, panie pośle, tylko że Donald Tusk już prowadził politykę resetu, na przykład nie odebrał telefonu od prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, który dzwonił zaniepokojony stanem negocjacji w sprawie tarczy antyrakietowej. To są fakty, panie pośle. Ja rozumiem, że to, co pan mówi, to jest jakiś głośny sprzeciw nowej lewicy wobec kandydatury Donalda Tuska na stanowisko premiera nowego rządu. Panie redaktorze, drodzy państwo, największe ugrupowanie w koalicji ma prawo, żeby wybrać wyznaczyć swojego premiera i tu jest pełna zgoda. Wyznaczyło Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska na premiera Donalda Tuska i pewnie tak się stanie, ale to nie znaczy, że nie możemy mieć własnego zdania. Jeżeli chodzi o obronność, ja będę dalej mówił, by to głośno, że powinniśmy zwiększać nasze uzbrojenie i liczebność naszej armii. Pan minister Piotr Cieplucha, no takie ochłodzenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi to byłby dramatyczne, miałoby dramatyczny skutek dla polskiego położenia politycznego. A wydaje się to nieuchronne przy takiej bliskości platformiano-niemieckiej, może to powiedzmy. Bardzo obawiam, bo dzisiaj mamy przecież do czynienia z tym, że Niemcy są koniem trojańskim Rosji w Europie. To już jest od dawna wiadome, chcą wrócić do relacji business as usual z Putinem po tym, jak zakończy się konflikt na Ukrainie. A przecież pamiętamy chociażby ze słynnego programu Reset, gdzie zostały ujawnione dokumenty, które wskazywały na to, że rząd Platformy i PSL-u był w istocie koniem trojańskim Rosji i Putina w NATO, gdzie były przecież przekazywane informacje wywiadowcze do wywiadu rosyjskiego. Pytanie, jak należy w ogóle interpretować, jeszcze wracając do tych słów Joe Bidena, prezydenta Joe Bidena, jak należy je interpretować? Czy to czasem nie jest właśnie reakcja na to, że władze w Stanach Zjednoczonych, ten deep state zorientował się, że wynik wyborów może spowodować takie zmiany polityczne w Polsce, że nastąpi zniweczenie tego wszystkiego, co udało nam się przez lata osiągnąć, dążenia do tego, żeby Polska była razem z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, jako też ten lider, zwornikiem bezpieczeństwa w naszym regionie, a niestety do tego może dojść w momencie, kiedy będzie realizowany model niemiecko-francuski przez państwo polskie, a nie model oparty na bukaresztańskiej dziewiątce i współpracy z państwami anglosaskimi, z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd być może właśnie te słowa Joe Bidena, który chce przypomnieć Polakom o tym, że zagrożenie cały czas jest za naszą wschodnią granicą, zagrożenie ze strony putinowskiej Rosji, reżimu Aleksandra Łukaszenki i że to zagrożenie jest realne zarówno w stosunku do Polski, jak i do państw bałtyckich. Pan poseł Marek Ast, wczoraj no, trochę rozmawialiśmy szczerze z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, między innymi o tym, jaką rolę będzie miało Prawo i Sprawiedliwość no, już jako opozycja, próbując blokować takie zmiany. No, te zmiany w armii, ewentualna reorientacja sojuszy, to z punktu widzenia opozycji niesłychanie trudne zadanie przed Prawem i Sprawiedliwością. No, ja już mówiłem, że jeżeli będziemy w opozycji, to będziemy opozycją konstruktywną, będziemy twardą też opozycją, która patrzy władzy na ręce, ale co do tych kwestii no, dla polskiego bezpieczeństwa zasadniczych, czyli no,
wzmacniania sił obronnych, zwiększania liczebności polskiej armii. No to ja myślę, że no tak jak chociażby pan poseł Krutul mówi, zarówno i ze strony lewicy, i ze strony, mam nadzieję, również trzeciej drogi, pomysły o jakimś ograniczeniu zdolności obronnych i zmniejszeniu liczebności polskiego wojska również będą tłumione w zarodku. No więc myślę, że jednak akurat dla spraw obronności będzie w Sejmie większość, która dotychczasowy kierunek będzie kontynuowała, zarówno jeżeli chodzi o zakupy, zwiększanie liczebności polskiej armii, sojusze nasze, które, no, na których opieramy polskie bezpieczeństwo, czyli przede wszystkim sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Więc no, oczywiście i trzeba po prostu tego rodzaju wypowiedzi wyłapywać, jak ministra Siemoniaka. No, moim zdaniem to go dyskwalifikuje w ogóle jako ewentualnego szefa resortu obrony narodowej. Tego rodzaju zapowiedź, no chyba, że się z niej jakoś wytłumaczy, czy może to był jakiś lapsus. No, pan minister Siemoniak 8 lat kupował patrioty, o czym ja pisałem, to jest wystarczająco kompromitujące, ale mieliśmy też inną kompromitującą wypowiedź. Inny kandydat na ministra obrony, pan generał Różański, no, popisał się niesłychanym prostactwem, próbując przypisać profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi homoseksualizm, rzekome stosunki z ministrem Wawrzykiem. No to pokaz, powiedziałbym, już takiego, znaczy polska polityka naprawdę już pod dnem się jakimkolwiek znalazła. Pan poseł Paweł Krutul, no, czy lewica powinna poprzeć takiego kandydata, bo to jest kandydat trzeciej drogi na stanowisko ministra obrony. Dodam, że to jest generał, który napisał książkę o tytule znamiennym Dlaczego przegramy wojnę z Rosją? Nadzór nad ministerstwem powinien, nad żołnierzami, nad wojskowymi powinien sprawować cywil. Także uważam, że ta sprawa się rozwiąże, że pan generał nie będzie ministrem obrony. Ale jak pan skomentuje taki sposób w ogóle komunikowania się w sferze publicznej? To... Panie redaktorze, bez względu na barwy polityczne trzeba trzymać jakiś poziom i są sprawy, które powinny łączyć, a na pewno taką sprawą powinno być bezpieczeństwo naszego kraju. Dobrze, to pan minister Piotr Cieplucha, no, z przykrością proszę o skomentowanie tych słów, bo to też po prostu no, bezpośredni atak na twórcę właśnie serialu, jednego z dwóch twórców głównych serialu Reset. No tego nie można zostawić bez odpowiedzi. No to jest przede wszystkim plamienie i hańba w stosunku do munduru polskiego żołnierza, bo przecież niezależnie od tego, niech i pan Różański wywodzi się z tych komunistycznych służb, niech reprezentuje PRL-owskie wojsko, ale nie powinien wypowiadać się w taki sposób, a przecież przypominam, że to już jest nie pierwszy tego typu skandal z jego udziałem, nie pierwsze tego typu prostactwo, które wylewa się z jego ust. No jeżeli takie kadry ma jeszcze obecna opozycja i takimi kadrami chce obsadzać kluczowe stanowiska w państwie polskim, to czeka nas naprawdę jakaś katastrofa i bardzo się o to martwię. Ktoś taki jak Różański nie powinien pełnić żadnej odpowiedzialnej funkcji w państwie polskim. Ci wszyscy, którzy skompromitowali się, którzy byli sługusami komunistycznej władzy, nie powinni mieć miejsca w obecnym układzie władzy, w obecnej Polsce, nowej rzeczywistości, która dzisiaj tutaj funkcjonuje. Zresztą no, cały ten tydzień to jest ciąg takich zdarzeń, które w zasadzie, gdyby nie to, że no, toczą się losy, od tego zależą losy państwa polskiego, to bym zaproponował naszym widzom, żeby zakupili kolę i popcorn i oglądali, bo mamy przecież do czynienia z niezłą komedią. Wczoraj brałem udział w programie radiowym, gdzie przedstawicielka lewicy zaatakowała senatora Koalicji Obywatelskiej, mówiąc, że jeżeli nie dadzą pieniędzy na podwyżki dla służb państwowych, 20% czy tam 23%. Panie ministrze, jeszcze... o podwyżkach obiecuję...
Porozmawiamy już po przerwie. Czy pan poseł Marek Ast jeszcze chciałby krótko te słowa generała? Oczywiście, tutaj jest pełna zgoda. Generał Różański swoją karierę w stanie wojennym rozpoczynał, prawda, i reprezentował okres słusznie miniony. Ja się dziwię, że tego rodzaju osoby mogą jeszcze mieć jakikolwiek wpływ czy jakiekolwiek zdanie na temat tego, w jaki sposób Polska powinna być chroniona, broniona. Natomiast to, co uczynił w stosunku do profesora Sławomira Cenckiewicza, no też dyskwalifikuje go jako polityka, jako człowieka po prostu, który będzie zasiadał w polskim senacie, bo to jest obecnie wybrany senator. No rzeczywiście poziom wypowiedzi, zachowań niektórych polityków naprawdę budzi poważne obawy co do ich stanu. Dziękuję bardzo za pierwszą część naszego programu. Zapraszam na krótką przerwę.